Znajdź tą baladę Olsztyńską, też powiem, że balada Olsztyńska jest najdłuższym wierszem w tym tomie. Dlatego będziemy go skracać. No nie, 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 nie. Nie, nie ma czego skracać. To jest, nie ma czego, to trzeba w całości. To jest na siłach, żeby to przeczytać. To ty już nie? Ja nie. Nie, nie, już nie, tylko nie. Gdzieś między strachem a nadzieją chwilę powracającej mocy. Przepustka na miasto, włóczęga bez planu, zegary przegrały z czasem, odszedł pośpiech. Nie było nam po drodze. Mijamy kamienicę olsztyńskiej starówki, fasady piękne niczym doskonały makijaż starych kobiet. W oczekiwaniu ostatnich uniesień. Idziemy jak dworzec zachodni, pod stopami spękane płyty chodnika, zapis pracy serca, przechodnia, nad głowami pięciolinii energii miasta. Tam przycupnęły niespisane nuty, a może ptaki zmęczone lipcowym opałem? Dlaczego prowadzisz mnie w cygański świat? Co więcej mogą obiecać potomkowie zaginionych faborów? Powiadasz, niebezpieczna okolica, łatwo dostać mordę. I wiązki może zrozumiałem przodkom w odległych prowincjach Indii. Jak na zawołanie dobiegają nas spojrzenia z pasją psa dopadającego zamkniętej hurty. Ale z oczu Zbyszka płynie melancholia. Rozpędzony instynkt uprzedzeń poznaje duszę bliską, wyciąga przyjazną dłoń, uśmiechem woła: hej, cyganie! Na ulicy Smętka wita nas wspomnienie i gospodarz, pan Smętek, prowadzi wprost do drzwi Wojtka Sobola. W mieszkaniu za oknem biały ryb bitwy, wierszy. Cyganie zamieniają się w instrumenty. Zbyszek chwyta niesforne ptaki, przypina obrączki nóg. W przychodzie Wojtka buduje się kardynał Richelieu. Cyganie śpieszą z melodią. Ja muszę już na pociąg, Olsztyn i ława. Muzyka niesie w stronę odjazdu, korowód rozpędzony z głupim smętka. Wreszcie peron. Zbyszek unosi dłoń w geście pożegnania. To był ostatni spacer. Pozostałe pięciolinia i minuty. To powie coś o tym. Jak jest podpisane baladą olsztyńską w trzecią rocznicę śmierci Zbyszka Rójka, ale jest w stanie mówić. Może wrócimy do tego za chwilę, nie wiem. No to parę nazwi się nam Zbyszek był po prostu moim przyjacielem, był takim przyjacielem, choć krótko był też wspaniałym i towarzyszem różnych spotkań, kiedy ja zaczynałem pisać, kiedy pojawiałem się w starym jeszcze kiedyś domu środowisk twórczych. Wojtek Sobol, w ogóle cała potężna grupa w pierwszym składzie Kaczki z Nowej Paczki, tak? Czyli Andrzej i cała ekipa pozostałych. Ja często, no, Władek w tym towarzystwie często bywał. Ja po tych spotkaniach nie miałem nawet jak wracać bardzo często do Iławy, to Władek z Ireną byli tak mili, że mnie przenocowywali. Wojtek też z Ewą od czasu do czasu zabierali mnie do siebie. Byłem bardzo młodym człowiekiem wtedy, nawet... Później zaczął bywać za często. Coraz częściej. Już później tylko Wojtka Sobola do sobie. Nie, bo najmłodszy, no, nie tylko, nie tylko. Bo najmłodszy zawsze po piwo latał. Nie, bo biegał po piwo Wojtek, bo Wojtek to piwo inaczej faszerował. A ja się na tym nie znałem jeszcze. To możemy powiedzieć, bo to jest... Po 22. No nie, bo Wojtek tak kombinował, żeby po prostu wypić jak najmniej, a jednocześnie bardzo skutecznie. Więc on na ostatnim piętrze w domu środowisk twórczych, ja tam czasami podchodziłem mu pomóc zabrać te butelki na stół, bo towarzystwo było dość liczne. Piwa. Bo jasne, to chodziło o piwo. Natomiast Wojtek robił taki numer, że upijał trochę piwa i tam do każdej butelki dolewał 50 czystej. Więc było to piwo z wkładką taką konkretną. Ja pamiętam, jak pierwszy raz to wypiłem, takie piwo, a byłem wtedy, nie wiem, miałem 19 lat, 18, no byłem ledwo dorosły, można powiedzieć, w sensie formalnym. Więc ja byłem w szoku, jak to piwo działa, nie wiedząc jeszcze, że ono jest wzmacniane. Dopiero się zorientowałem, kiedy poszedłem pomóc Wojtkowi zabrać te butelki i
dojrzałem, co tam się dzieje przy barze. Dziewczyny mu tam, panie barmanki, dolewały do kieliszków tę wódeczkę, on ją wlewał do każdej i zabierał. Stąd potem u Kiewskich się wziął mocny full. Prawdopodobnie tak, bo jednak kabareciarze bardzo szybko dzielą się pomysłami, nie tylko z publicznością, ale też między sobą, zwłaszcza nawet wcześniej między sobą. Zwłaszcza takimi pomysłami. A takimi to koniecznie. Co więcej, niektóre numery się kupuje. Tak. A po Wojtku Sobole, jeszcze wrócę do Wojtka Sobola. Wojtek przez jakiś czas nie miał pracy, więc satyryk olsztyński, więc dorabiał jako głównoprowadzący pogrzeby. I pisał mowy pogrzebowe. Wtedy. Mowy pogrzebowe. Miał po prostu taką kartkę, gdzie na przykład pisał wdowa, tylko że trzeba było napisać, jak się wdowa nazywa. Pod spodem ordery, jakie ordery zmarły i tak dalej, to wszystko. Coś to sobie wymieniał po prostu. Tak. No i kiedyś jest na pogrzebie, jest ktoś żegnany tam. I Wojtek przeczytał to, a to ksiądz nagle przerwał mu. Ksiądz pokazuje, że Wojtek za długo już. A Wojtek mówi, proszę pana, ale pan ma dzisiaj jeszcze 10 pogrzebów, a ja mam tylko jeden, za który mi zapłacą. W ten sposób ksiądz ustąpił miejsce. Tu mi trochę puentę skradłeś, bo chciałem potwierdzić to, co mówisz, że faktycznie takie zdarzenia miały miejsce i Wojtek kiedyś mi zaproponował. Mówi, słuchaj, mówi, wiesz, a mnie było, już, no, my satyrycy, na mowa, bo to coś nie pasuje. On mówi, stary, 3 imprezy dziennie. No właśnie. Więc ja w takim środowisku, można powiedzieć, wzrastałem, uczyłem się pewnych rzeczy.